Cieszę się, że jesteście z nami. Będzie to wspaniały dzień, cudowna sobota. Mamy piękną pogodę na zewnątrz i w naszych sercach, tak? To Duch Boży nas prowadzi, rozpala, napełnia i oczekuje na dzisiejszy czas ze szczególnym takim nastawieniem wiary, że Bóg będzie czynił coś dobrego, coś wspaniałego na tym miejscu. Tak jak prowadzący wspomniał, wskazał, mamy bardzo ciekawy temat, bardzo ważny temat. Na tych dwóch sesjach porannych będziemy mówić i będziemy też o to się modlić. Mówimy o uwolnieniu. Bóg chce, abyśmy byli prawdziwie wolni. Powiem tak z radością, niech żyje wolność. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że Bóg uwolnił mnie, zmienił moje życie. Że 34 lata mogę żyć w prawdziwej wolności. To nie oznacza, że życie jest proste, łatwe, bezproblemowe, bez doświadczeń i cierpień. Nie, tak nie jest. Ale można być wewnętrznie wolnym. Można być wewnętrznie szczęśliwym. I zauważyłem, że jeśli ktoś pragnie wolności, musi o nią zabiegać. Powinien się starać, powinien być zdeterminowanym, aby być wolnym. Pomijamy przykłady ludzi, którzy stracili może panowanie nad swoim umysłem, nie kontrolują siebie, nie są w stanie podejmować świadomie decyzji, nie są w stanie w jakiś sposób tej desperacji, tego pragnienia wyrazić. Do takiego kiedyś Pan Jezus przyszedł człowieka, on żył w grobowcach, wiązano go łańcuchami, nie panował nad sobą i Pan Jezus dał mu wolność, wygonił legion demonów z niego, uwolnił go ze związania, z warowni diabelskiej, która została zbudowana w jego życiu. Ale każdy z nas, tak mi się wydaje i tak odczuwam, na tych dniach skupienia jest w świadomości swojego życia i możesz podjąć decyzję, możesz wzbudzić w sobie pragnienie. I to jest moją modlitwą, aby te wykłady, te nauczanie sprowokowało ciebie do takiej desperacji, by być wolnym, by nałogi, które ciebie trzymią, zostały złamane, by twoje życie, które jest może związane jakimiś demonicznymi wpływami, zostało wypuszczone na wolność, bo Pan Jezus przyszedł, aby jeńców na wolność wypuścić. Ewangelizacja i głoszenie Ewangelii bez przejawów uwolnienia, bez manifestacji uwolnienia jest pustą religią, jest pustym głoszeniem sloganów. My chcemy widzieć za Ewangelią, za dobrą nowiną zwiastowaną manifestację Bożych cudów i Bożych znaków. Takim jesteśmy Kościołem i takie mamy pragnienie. Rozpocznę może humorystycznie, obrazowo, dlatego że musimy użyć naszej wyobraźni, aby zrozumieć temat, który poruszamy. Kiedyś w ogrodzie zoologicznym w Hamburgu poszerzono obszar i przeniesiono cały ogród zoologiczny w Hamburgu poza miasto do większej lokalizacji. A więc także wybieg dla niedźwiedzi w końcu mógł być na tyle obszerny, że te zwierzęta nie musiały siedzieć już w klatkach za kratami. Pewien stary niedźwiedź, niedźwiedź brunatny, który do tej pory całe swoje życie spędził w klatce, nauczył poruszać się zaledwie w kilku krokach w każdą stronę. Po przemieszczeniu do nowego wybiegu odmówił wyjścia z klatki. Kiedy ją otworzono, kiedy otworzyły się drzwi. Próbowano wszelkich sposobów, aby go zachęcić do jej opuszczenia. Ale nic nie skutkowało. W końcu misia uśpiono i wyniesiono z tej klatki na przestrzeń, na otwartą przestrzeń. Kiedy się obudził,
Wstał na nogi, rozejrzał się wokoło i zaczął spacerować po kilka kroków w każdą stronę, dokładnie tak samo, jak robił to przez kilka lat w klatce. To jest prawdziwe wydarzenie. W jego umyśle klatka nadal istniała. Chociaż był teraz na wolności, to jednak nadal był niewolnikiem. Kiedy obserwujemy ogrody zoologiczne, a później także z tych ogrodów są zabierane różne zwierzęta do cyrków, kiedyś czytałem taką historię o słoniach, jak pozbawiono ich tożsamości. Przywiązuje się je do niewielkiego palika łańcuchem, który zakłada się na nogę słonia, szczególnie w cyrku, w pokazach cyrkowych. I ta wielka bestia, ten potężny zwierzak, który ma niesamowitą siłę i waży kilka ton, mógłby tą nogą wyrwać ten palik i swoim potężnym ciałem, które ma, mógłby zniszczyć wszystko wokół, ale został pozbawiony swojej tożsamości. I stoi jak potulny baranek, przywiązany do słupka łańcuchem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli, że Bóg pragnie wypuścić nas na wolność. A diabeł, szatan przyszedł, aby wprowadzić nas do klatki, do naszego więzienia, zamknąć tam i trzyma nas w tej klatce, do której się przyzwyczajamy i zaczynamy żyć według standardów tej klatki. A później, kiedy słyszymy o wolności, tak trudno wiele razy nam wyjść na wolność, zrozumieć, co to znaczy być prawdziwie wolnym. Jesteśmy czasami jak ten miś, jak ten niedźwiedź brunatny, który znalazł się nagle w miejscu uwolnienia, wolności, nie może poruszać się w tym obszarze. Potrzebujemy Boga, aby zrozumieć, czym jest prawdziwa wolność. Człowiek nie jest stworzeniem, które ma żyć pod dyktando niewoli, związania, jakie diabeł człowiekowi narzuca. Wczoraj mówiłem, że szatan kocha zniewalać ludzi. Że to jest jego pasją, że to jest jego celem. Tak jak Bóg kocha człowieka i chce dać mu wolność, chce go zbawić, chce go wypuścić na wolność, tak diabeł kocha zniewalać i niszczyć życie ludzkie. Myślę, że wielu z was może powiedzieć, że mu się to udało, że w niektórych przypadkach w waszym życiu trwało to wiele lat. I są tutaj osoby, które mogą powiedzieć: zasmakowałem wolności. Wiem, co to jest być prawdziwie wolnym. Taka pieśń kiedyś była, którą śpiewaliśmy. Pytanie, czy ty wiesz, co to znaczy wolnym być? Warto sobie przypomnieć słowa tej pieśni. Ten świat jest pełen zamieszania, pełen wpływów diabła, szatana, który pragnie złapać nas taką klatkę. Ale Jezus przychodzi, aby nas na wolność wypuścić. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 1 wierszu deklaruje, naucza: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. A więc Chrystus wyzwolił nie po to, aby to był slogan, aby to było jakieś religijne hasło dla Kościoła czy jakiejś grupy ludzi wierzących, ale Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Modlitwą moją jest, aby uczestnicy dni skupienia żyli w prawdziwej wolności. Po to tu jesteśmy. Po to tu przyjechaliśmy. Stójmy więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów w jarzmo niewoli. Oto jest apel. I o tym będziemy mówić i o to będziemy się dzisiaj modlić. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten sam tekst brzmi tak. Chrystus nas oswobodził po to, żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Prawdziwie wolni. Trwajcie więc w tej wolności i uważajcie, żeby nie popaść na nowo w niewolę. Chciałbym, abyśmy użyli takiego przykładu dzisiaj na tych dwóch sesjach, pierwszych dwóch sesjach, użyli przykładu
zmiany naszej tożsamości. Na drugiej sesji będę mówił o złodzieju tożsamości, co trzeba czynić, aby uniknąć tego wpływu złodzieja tożsamości, który przychodzi kraść, niszczyć i wytracać. Ale Bóg daje nam wolność. W Jezusie mamy prawdziwą wolność. Każdy z was ma dowód osobisty. Lub mamy paszport. Ja dużo podróżuję po świecie i gdziekolwiek się udaję, poza Schengen, poza rejon Unii Europejskiej, muszę mieć paszport. W paszporcie jest cała moja tożsamość zapisana. Jest tam elektroniczny chip, który jest odczytywany. A więc tam są moje dane. Wszystko o mnie wiedzą. Kiedy przylatuję do Stanów Zjednoczonych, odbierają mi paszport, wprowadzają go w komputer, przez skaner. Wszystko wiedzą o mnie, o wszystkich moich podróżach, o moich wyjazdach, przyjazdach, wylotach, powrotach. Wszystko wiedzą. To jest nasze ID, tak samo dowód osobisty. To jest nasza tożsamość. Gdziekolwiek chcemy coś załatwić, musimy ten nasz dowód tożsamości mieć. Naszą tożsamością w chrześcijaństwie jest Chrystus. Jest życie w Jezusie. Jest nasze świadectwo życia. To jest nasza tożsamość. Kiedyś mieliśmy inną, ale dziś mamy Chrystusową. Kiedyś moja tożsamość była odczytywana przez świat jako człowiek, który żyje według modły, według stylu tego świata. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi niewierzącymi, oni wiedzą, oni czują, oni widzą, że ja jestem innym człowiekiem. Mam inną tożsamość. Mam inne to ID, jak mówią Amerykanie. Mój dowód tożsamości. To zdjęcie jest takie same, ale opis mojego życia jest zupełnie inny. Jestem nowym stworzeniem. Mam wolność w Jezusie Chrystusie. I do tej wolności będę dzisiaj zachęcał, będę dzisiaj zapraszał. Pierwsza myśl na dzisiejszy poranek. Jezus przyszedł po to, kontynuuję moje rozmyślania z wczoraj. Mówiliśmy, gdy Jezus przychodzi. Mówiliśmy o zbawieniu. Mówiliśmy o tym, jak On leczy rany, jak On uzdrawia nasze złamane życie. Ale także Jezus przychodzi, przyszedł, aby wyzwalać. Wolność jest przeznaczeniem dla ludzi, którzy do Boga zwracają się o pomoc. Biblia uczy nas o prawdziwej wolności, którą daje Bóg. Jestem świadomy osób, które tutaj są. Cała misja Nowa Nadzieja skupia się wokół pomocy ludziom z problemami uzależnienia. To jest wielki dramat w naszym kraju, uzależnienie. To uzależnienie też, jak wspomniałem wczoraj, to nie jest tylko alkohol, choć jest chyba najsilniejsze uzależnienie od alkoholu. Pijaństwo w naszym kraju jest ogromne. To jest nikotyna, to są narkotyki, a teraz pojawia się nowe uzależnienie, biją na alarm w mediach, piszą o tym w gazetach. Można usłyszeć wiele, wiele wypowiedzi. Ostatnio słuchałem reportażu w radio, który to redaktor opowiadał, jak Polacy uzależniają się coraz bardziej od leków. Szczególnie leków przeciwbólowych, zapobiegawczych. Popadają w uzależnienia. To jest niewola. Diabeł to wykorzystuje. Ja nie mówię, że demon jest w tabletce. Ani też nie jestem tego typu człowiekiem, który mówi, że diabeł siedzi w kieliszku. Diabeł używa tych środków, aby zniewalać ludzi, aby opętać człowieka, aby go wciągnąć w niewolę.
Sam wczoraj mówiłem, jak popadłem w nauk palenia, a później też wspominałem o moim życiu, że te początki młodzieńczego życia były już takim wstępem do życia w ogromnej niewoli. Było też to powiązane w pewnym sensie dziedzicznie, bo gdy wychowujemy się, gdy żyjemy w środowisku, w którym bezustannie pewne klimaty mają miejsce, to bardzo mocno wpływa to na nasze życie. I prawdopodobnie wielu z was gdzieś wychowało się w takich kręgach, byliście uczestnikami takiego życia i przeszło to na was. Biblia nazywa to takim ciągiem przekleństwa, które trzeba złamać, nad którym trzeba ogłosić zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy o tym, co mówi Boże Słowo, widzimy wyraźnie, że Bożym pragnieniem, w tym Bożym sercu miłości do człowieka jest dać mu uwolnienie. Wypuścić uciśnionego na wolność. Kiedy Pan Jezus zaczął swoją misję, swoją służbę, gdy otworzył księgi Izajasza i zaczął czytać w świątyni, to pierwszą jego deklaracją była właśnie ta deklaracja, że on przyszedł uciśnionym dać wolność, ślepym otworzyć oczy, jeńców wypuścić na wolność, ogłosić czas miłości Bożej, miłosierdzia Bożego dla człowieka. I mówimy od wczoraj, że ten Pan Jezus, na Nim skupiamy zupełnie naszą uwagę, jest pośród nas, jest na tym miejscu. I Bóg ma moc zmienić twoją tożsamość. Może uwolnić ciebie z tych więzów, którymi jesteś związany. A więc ta wolność, o której mówimy, została obiecana przez Ojca, przez Boga Wszechmocnego. Pan Jezus zadeklarował, gdy mówił o tym, co zacytowałem przed chwilą z Księgi Izajasza proroka 61:1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Gdyż namaścił mnie Pan, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serce jest skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. I stoję na tym miejscu z pokornym sercem, ale także z odwagą i z autorytetem, że Pan Jezus dziś ma tą samą moc i może jeńców, uczestników dni skupienia wypuścić na wolność. Zgodzicie się ze mną? Że dzisiaj może być cudowny poranek wyzwolenia twojego życia. Nie musisz chodzić z papierosem. Nie musisz mieć ciągu do picia. Nie musisz być związany narkotykiem, lekarstwami czy czymkolwiek. Bóg może dać ci wolność. Jezus jest pośród nas jako zwycięzca, jako ten, który wypuszcza jeńca na wolność z jego klatki. Oczywiście będę mówił w drugiej sesji o tym, jak poruszać się pod terytorium wolności. Abyśmy nie byli tak jak ten miś brunatny, o którym wspomniałem wcześniej, że przeniesiony na większy obszar dreptał tylko w obrębie klatki, w której był przez wiele lat. Bóg chce nas wypuścić na wolność i uczynić z nas swoich posłańców, abyśmy szli i opowiadali innym, jak wielki jest Bóg. Jak cudowny jest Jezus. Jak wielkie rzeczy czyni. Ta wolność została darowana nam przez Bożego Syna. To jest kolejne dzieło krzyża. Mówiliśmy wczoraj o dziele zbawienia. Także dziełem krzyża jest wolność ze związania, z niewoli diabelskiej. Pan Jezus zwyciężył diabła moc. Wczoraj mówiliśmy o tym, że On przezwyciężył, On odniósł tryumf nad Nim. Rozprawił się z mocami ciemności. Nie musimy dłużej żyć w ich niewoli. A więc w Ewangelii Jana 3:36 czytamy, jeśli więc Syn obdarza was wolnością, lub w naszej Biblii Warszawskiej czytamy, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Biblia Warszawsko-Praska mówi, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Być naprawdę wolnym. Jestem przekonany, że Jezus ma wystarczającą moc, aby wypuścić nas na wolność. Nie musimy ciągle borykać się z tym samym, wracać do tego samego. Ta wolność jest możliwa, bo Jezus jest zwycięzcą. Bo Jezus przyszedł, aby rozwiązać, rozerwać te więzy, te łańcuchy diabła szatana, które nas trzymają. Możemy być wolni. Ta wolność także jest
dzięki działaniu Ducha Świętego. Duch Święty jest nad nami. Pan Jezus także ogłosił, że Duch Pana, Duch Święty jest nad Nim, namaścił Go. To namaszczenie Ducha Świętego jest także nad nami. Wierzę, że post i modlitwa osób, którzy przygotowywali dni skupienia, była modlitwą słaną do Boga, który odpowiada, który zsyła namaszczenie. Wielu ludzi modliło się, pościło za wami, abyście mogli tutaj, na tym miejscu, doznać prawdziwej wolności. Musimy zrozumieć, że to nie jest wolą Bożą, abyśmy siedzieli w naszych klatkach. Pan Jezus przyszedł otworzyć drzwi więzień. On przyszedł otworzyć drzwi naszych więzień. I Duch Pana jest Duchem wolności. O tym mówi drugi list do Koryntian 3,17. Duch Święty jest, tam jest wolność Pańska, tam jest wolność Boża. I wierzę, że Duch Święty jest nad nami. Nie podejmuje się bez Ducha Świętego żadnego boju o uwolnienie. Duch Święty jest nam potrzebny, abyśmy mogli tej prawdziwej wolności doświadczyć, przeżyć w naszym życiu. Wielu różnych rodzajów demonów czyha na twoją wolność. Ta sfera mocy ciemności jest naprawdę realna. Nie lekceważmy tego. Nie widzimy, ale możemy obserwować, co dzieje się z ludźmi. Nie widzimy fizycznie demonów, siły, mocy ciemności, działania demonicznego, ale możemy obserwować życie ludzi, to, co dzieje się wokół nas, że ma to wpływy demoniczne, ma to wpływy mocy ciemności, dlatego że dzieją się rzeczy, które nas przerażają. Jak bardzo człowiek może się upodlić, jak nisko może upaść. To jest niewiarygodne. Do jakich czynów się dopuszcza? Jakie rzeczy zaczyna robić? Ktoś powiedział, że koń nie zabije konia, gołąb nie zadziobie gołębia, ale człowiek potrafi zabić człowieka. Traci się zupełne panowanie nad sobą. Przychodzi jakaś niekontrolowana siła, przychodzi moc, która jest nie do opanowania, która szarga człowiekiem i popycha go do czynienia takiego zła. Ale to wszystko zaczyna się gdzieś niewinnie. Gdzieś zaczyna się w miejscu zabawy. Jakże trzeba przestrzegać młodych ludzi, którzy zaczynają się bawić i grają z mocami ciemności. Już małe dzieci, już młodzież w bardzo młodym wieku zaczyna zabawiać się w różnego rodzaju magię, czary, wróżbiarstwo, nie wiedząc, jak otwierają swoje drzwi na moce ciemności, na działanie demonów, na kontrolowanie swojego życia mocami ciemności. A diabeł wykorzystuje takie momenty, aby przyjść ze swoim opętaniem i opanowaniem. Później zaczynamy mieć problemy z młodym pokoleniem, zaczyna żyć w ogromnym buncie, zaczyna robić rzeczy, które zaskakują rodziców, nie wiedzą, skąd się to wzięło. A może właśnie z tych małych początków, bo tak jak w Królestwie Bożym, kiedy jesteśmy wierni w małych początkach, to Bóg daje nam rzeczy wielkie, tak diabeł, który podrabia wszystko to, co Bóg próbuje stworzyć, wykorzystuje także małe początki złego, aby opanować później potężnie duszę i życie człowieka. I później się zastanawiamy, skąd to u niego się wzięło. Dlaczego jest takim niewolnikiem? Jak mu pomóc? A więc musimy podjąć decyzję. I tak jak wspomniałem na początku, musi wynikać to z naszego pragnienia, z naszej determinacji. Nikt tutaj nie jest w stanie ciebie na siłę uwolnić. Nikt nie jest w stanie tutaj podejść do ciebie, powiedzieć, dobra, w imieniu Jezusa bądź wolny i bez twojego zaangażowania nagle stanie się cud. Ty musisz tego chcieć. Musisz powiedzieć, tak, ja tego pragnę. Ja mam dość tego życia. Nie chcę dłużej tak żyć. Wiecie, gdyby tak było, to nawet sam Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, uwolniłby wszystkich ludzi, którzy byli zniewoleni. Powtórzę jeszcze raz. Czasami Pan Jezus działał na życie ludzi, którzy nie mieli świadomości, nie panowali nad swoim umysłem, nie byli w stanie podjąć żadnej decyzji, tak jak ten, który w grobowcach mieszkał związany łańcuchami. Ale we większości przypadków przychodzili do Niego ludzie i prosili Go o pomoc, a On ingerował. Byli świadomi tego, czego chcą.
I wierzę, że my tutaj jesteśmy w takiej świadomości. Mamy taką zdolność, aby w modlitwie przyjść, stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, ja tego pragnę. Ja uznaję Jezusa jako władnego, który może mi dać wolność. Przychodzę ze szczerym sercem, ze skruszonym sercem. Pomóż mi, Panie Jezu, ja nie chcę dłużej tak żyć. Musimy tego chcieć. Kiedy nawracałem się i prosiłem Boga o uwolnienie, kiedy klęczałem na moich kolanach w moim pokoju, powiedziałem: Boże, ja nie chcę dłużej tak żyć. Było to tak szczere, że jako 20-letni, twardy, młody człowiek płakałem. Łzy leciały mi po policzku. Mówiłem: Panie, ja nie chcę dłużej tak żyć. Daj mi wolność, o której słyszę. Daj mi wolność, którą mają ci ludzie, z którymi się spotykam. Daj mi wolność taką, jak mają ci szczęśliwi, którzy chodzą i mówią, że znaleźli prawdziwy sens życia. I Bóg widział moją determinację. Bóg zobaczy twoje serce. Bóg zobaczy twoje pragnienie. Bóg zobaczy, że przychodzisz do Niego szczerze. I wtedy zwycięży diabła, szatana. To nie ty go zwyciężysz, to Jezus zwycięży. To On przyszedł, aby zwyciężyć. To On przyszedł, aby pokonać moce ciemności. To On ma moc, aby teraz dotknąć twojego życia i wypuścić cię na wolność. Tak naprawdę ta klatka jest już otwarta. Pan Jezus otworzył drzwi więzień. Czasami świadomie czy nieświadomie siedzimy w środku. I dzisiaj Pan Jezus pragnie ci pomóc wyjść. Nie tylko wyjść, ale tak jak czytaliśmy z listu do Galacjan, On chce ci pomóc żyć w wolności. Nie tylko Pan Jezus przyszedł, aby wyzwolić ciebie, ale przyszedł, aby ci pomóc żyć w wolności. I to chce obdarować cię życiem wolności. To życie wolności jest piękne, abyś jej nigdy już więcej nie utracił. Bóg nie chce, abyś utracił wolność. To nie jest w Bożym planie, aby ludzie, którzy oddają życie Jezusowi, wracali z powrotem do miejsca, z którego wyszli. Nie wracaj tam. Jak to często mówię i kiedyś tu na Dniach Skupienia powiedziałem, że wracanie do tego, z czego wyszliśmy, można by przyrównać jak ten pęd postępu, który mamy i nagle przesiadamy się z naszych samochodów, którymi jeździliśmy 20-30 lat temu. Ja też podróżowałem takim samochodem Syrena albo Fiat 126P. Przesiadamy się do wygodnego, dużego auta i teraz nagle mnie olśniło, że może dobrze było wrócić do tej Syreny. Tak niewygodnie tym Mercedesem się jedzie, albo tym Audi, czy jakimś tam innym, czy jakimś Renault, czy jakimkolwiek wygodnym samochodem. Lepiej się jeździło z Syreną i tym starym, 15-letnim maluchem. Tak bym to przyrównał. Wracać do tego starego, brudnego życia. Biblia to określa tak, bardzo dramatycznie, bardzo drastycznie. I wraca pies do wymiocin swoich, a świnia do swoich odchodów. Bardzo brutalnie powiedziane. I tak to wygląda. Będziemy mówić także o tym, że wiele razy, gdy coś takiego ma miejsce, gdy doświadczamy tej wolności, to sygnał, ostrzeżenie z mojej strony. Biblia uczy nas, że jeśli zły duch opuszcza człowieka, wychodzi z niego, to gdzieś tam błądzi, błąka się po pustyniach, po jakichś miejscach i szuka sposobu, aby wrócić. A kiedy mu się to udaje, i powiem z doświadczenia duszpasterskiego, wiele razy to widziałem, że stan ludzi, którzy pozwolili sobie, aby znowu te złe moce do nich wróciły, był 7-krotnie gorszy. To dla ostrzeżenia. Bo nasze życie jest zbyt cenne, aby je lekceważyć. Ilu z was ma naprawdę tą świadomość, że macie jedno życie? Tylko jedno. Nie musicie podnosić ręki. Pomyślcie. Ono mija, uciekają lata, posuwamy się w czasie i już nic nie odwrócimy. Nie wrócimy do miejsca naszych początków, naszego dzieciństwa. W różnych religiach wschodu wierzą i oni się nie martwią, to w nich wpojono, że oni wrócą.
Wrócą w różnych postaciach. Dlatego nawet świadomie, z radością są w stanie oddać swoje życie, bo wiedzą, że wrócą. Że wrócą jako motylki albo ptaszki, albo w jakiejś innej postaci. Różne mają ludzie wyobrażenia, ale prawda jest taka, że mamy jedno życie. Bóg daje nam jedno życie. I On chce, abyśmy przeżyli to życie pod Jego błogosławieństwem. Abyśmy byli wolni, abyśmy byli szczęśliwi. Bóg nie obiecuje nam łatwego życia. Podkreślam to i będę podkreślał i mówię o tym na każdej ewangelizacji. Kiedy wzywamy ludzi do nawrócenia, to nie obiecujemy im słodkiego, cukierkowego życia. A teraz, kochani, nie będzie żadnych problemów, żadnych trudności, żadnych chorób. Nie będziecie już się zmagać w życiu, będzie łatwo. Przyjmij Jezusa. To jest obłudne, to jest fałszywe. Tak nie jest. Życie jest pełne wyzwań. Życie jest pełne trudności. Ale gdy mam Jezusa, to mam wszystko. To mam moc, abym pokonał wszelką trudność. Gdy Jezus jest ze mną, gdy mój Bóg jest ze mną, to wtedy jestem w stanie iść do przodu, pokonując wszelkie przeszkody, bo jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie? Amen? Jest to możliwe. Na drugiej sesji powiem może więcej na ten temat, jak powinienem poruszać się, chodząc w wolności. Wracając do naszych myśli, musimy być czujni. Jeśli pragniemy otrzymać tą wolność, musi się ta myśl zrodzić z mojej desperacji, z mojego pragnienia, które chcę osiągnąć, przychodząc do Boga. Mam dość mojego życia? Nie chcę żyć dłużej tak, jak żyję? Jestem jak żołnierz, którego powołują do wojska. Wiecie, jak to kiedyś było z żołnierzami w Ludowym Wojsku Polskim. Ja w takowym służyłem. A więc byłem w latach 80., na przełomie lat 80. W 70. Ale stary jestem. To był 79. rok, kiedy poszedłem na ochotnika. I tak sobie myślałem, że wojsko to będzie piękna sprawa. Miałem 19 lat, wywalili mnie ze szkoły, bo byłem chuliganem, a więc nie wiedziałem, co będzie dalej. A więc pomyślałem sobie, taką miałem koncepcję, pójdę do wojska. I myślałem o szkole wojskowej. Myślałem o tym, aby później pójść na jakąś szkołę wojskową i zostać w wojsku. Jest też pisane w moje świadectwo, ja to często wspominam, te moje przeżycia z tamtych momentów. Muszę zaakcentować, że w tym czasie moja mama już była na kolanach i modliła się o mnie. Nie tylko moja mama, ale kościół, do którego chodziła, grupa domowa, w której się spotykała z ludźmi. Już trwały modlitwy o mnie. Ja pojechałem do tego wojska, do Warszawy. Kiedy poszedłem na WKU, popatrzyli na mnie i powiedzieli: zdrowy, młody, wysoki, przystojny, a więc do reprezentacyjnej, do Warszawy. I tam pojechałem na Żwirki i Wigury. Pamiętam, jak odprowadzała mnie grupa kolegów z innego świata, z tego świata grzechu i zła. I podjechaliśmy pod bramę na Żwirki i Wigury, to droga prowadząca na lotnisko w Warszawie. I stanąłem przed tą bramą i tam był taki piękny napis: witamy was, poborowych tego i tego roku. Piękny, taki kolorowy napis. Mówię do moich znajomych, mówię: słuchajcie, nie jest tak źle, zobaczcie, jak pięknie witają, jak tutaj kolorowo napisali: witamy was, poborowych rocznika 1979. No i tak przekroczyłem tę bramę i oni tam zostali oczywiście po drugiej stronie, bo ja miałem przepustkę, skierowanie do służby zasadniczej. Przeszedłem tak, odwróciłem się, aby im pomachać, pożegnać się, ale z drugiej strony był też napis: mamy was. Mamy was. I od tego momentu po prostu to przekroczenie tego progu sprawiło, że wszystko uległo zmianie.
Wszystko uległo zmianie. Mój wygląd, miałem włosy dotąd, taka była moda, ogolili mnie na łyso. Przyjechałem w dżinsach i w koszuli i swetrze, ubrali mnie w moro. Kiedy popatrzyłem się do lustra, to dwa razy zaglądałem, czy to jestem ja. To jest zupełnie inny wygląd, zupełnie inny człowiek. Patrzę, no jak ja wyglądam. Totalna zmiana. I czy wiecie, że apostoł Paweł używa tego przykładu w swoim liście do młodego Tymoteusza? Pamiętacie, czytaliście w Biblii? Tam jest powiedziane, że jeśli ktoś, tam jest mowa o dobrym żołnierzu Pana, o oddaniu się Bogu, o pójściu na tę drugą stronę. I tam jest taki werset, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I to jest w kontekście oddania życia Bogu, że jeśli podejmujemy decyzję, jeśli idziemy za Bogiem, to zaczynamy żyć według tego, któremu powierzyliśmy nasze życie. Nie damy się wplątać w rzeczy tego świata, bo one są dla nas zagrożeniem. Jeśli szukam wolności, jeśli szukasz wolności, to chcę, żebyś wiedział, że zasadą numer jeden w twoim życiu powinno być to, aby nie dać się wplątać ponownie w to, z czego wyszedłeś. Bo to stanie się dla ciebie wielkim przekleństwem, upadkiem, z którego będzie ci się trudno podnieść. Podejmij tą decyzję szczerze, z odwagą, z determinacją, że wiesz, co robisz i decydujesz się na inne życie. Ci, którzy to zrobili, stali się błogosławieństwem dla wielu, wielu ludzi, począwszy od swoich rodzin, dla swoich kolegów, przyjaciół, znajomych, dla Kościoła, są świadectwem Bożego działania. Są świadectwem Bożego działania. A Pan, gdy przychodzi, gdy daje tą wolność, to daje tą wolność prawdziwie. Nie musisz się bać, że cię Bóg zostawi. Nie musisz się martwić, że braknie ci siły. Nie musisz teraz już myśleć o tym, jak to będzie. To Bóg cię poprowadzi. To On da ci siłę. Myślicie, że przed nawróceniem nie miałem takich myśli? Jak to może być? Czy to jest możliwe? Jak ja sobie poradzę? Ale szczere nawrócenie, szczere oddanie życia Bogu, przyjście do Pana z prośbą o wolność sprawia, że nagle dostajemy wyposażenie, które przechodzi nasze wyobrażenie. Kiedy znalazłem się wśród moich kolegów w pracy, sąsiadów, z którymi dużo czasu spędzaliśmy razem, nagle odczułem, że mam siłę, aby z tym się zmierzyć, że nie muszę się bać, że to jest takie naturalne, że mogę powiedzieć tak, to Chrystus uczynił mnie wolnym, nie boję się. Nie boję się konfrontacji. Pamiętam, też to powtarzam w moim świadectwie dość często, kiedy po moim nawróceniu, może miesiąc, półtorej, do dwóch miesięcy, już teraz nie pamiętam dokładnie czasu, zaprosili mnie moi koledzy na wsi, gdzie się wychowałem, tutaj koło Skoczowa, zaprosili mnie na rozmowę. I mówią, słuchaj, Leszek, musimy z tobą pogadać, bo to jest niemożliwe, bo tak czekali, myśleli, że to jest chwilowe i nagle zaraz wrócę, że mi tak troszkę coś się w głowie przestawiło i wróci to z powrotem do normalności. Mieliśmy różne spotkania, jeździliśmy na różne imprezy, robiliśmy różne domowe prywatki, jak to w tamtych czasach było. A oni widzą po dwóch miesiącach, że ja ciągle taki wierzący, że ciągle z tą mamą do tego kościoła do Ustronia jeżdżę. No i tak się dziwili zawsze rano w niedzielę czy we wtorek po południu, że lecę na autobus z tą moją mamą, z teczuszką, z Biblią. Taki dziwny się zrobiłem. Nie wiem, co myśleli. Świadek czy co? Na pewno coś tam myśleli. No i zaprosili mnie na to spotkanie. Słuchajcie, przychodzę do domu, pamiętam jakby to było dzisiaj, do domu kolegi, u którego często bywałem. Było ich tam może z siedmiu kolegów, którzy przyszli na spotkanie ze mną, aby porozmawiać, a tak naprawdę, aby mnie nawrócić z powrotem. Aby mnie nawrócić z powrotem. I pierwsze, co mnie zaszokowało, może nie zaszokowało, bo to było normalne, to na stole stały flaszki i kieliszki poodwracane.
Mówią, siadaj Lechu, tu jest twoje miejsce, przede mną kieliszek odwrócony, butelki stoją. No i mówią, no to pogadamy. No ale wiesz, jak to Lechu było, się lepiej rozmawia, jak się poleje, nie? Nie pamiętasz? Lepiej się mówi, język się rozwiązuje. No i tak odwracają te kieliszki i polewają, a ja odwróciłem, mówię, nie, ja nie piję. Wy sobie rozwiążcie języki, ja się waszych rozwiązłych języków nie boję. I nie wypiłem. A on, co ty, Lechu, co ty mówisz tu? Myśmy się tu z księdzem spotkali, aby się przygotować na konfrontację z tobą. I on z nami równo. A ty, jaki ty święty, jesteś lepszy od niego? Nie, ja nie lepszy jestem. Ja jestem wolny. Pan Jezus dał mi prawdziwą wolność. Ja robiłem to, ale już nie muszę. Bo ten, który żyje we mnie, daje mi siłę, abym nie musiał tego robić. Abym nie musiał się ponownie zataczać. Abym nie musiał ponownie wracać do tego, w czym byłem wcześniej. Dlatego nie martw się. Bóg da ci siłę. On cię wyposaży. On cię bierze do swojej armii i wyposaża ciebie. I wyposaża ciebie. Z tą armią, z tym przejściem do Bożej armii, to też jest ciekawe świadectwo. Dlatego, że kiedy już w tym wojsku będąc, starałem się o szkołę wojskową, aby iść na szkołę oficerską, na szkółkę oficerską w Warszawie, to ściągano tu z WKU z Cieszyna wszystkie moje dokumenty i pamiętam, jak miałem rozmowę z moim dowódcą, z majorem, który zaprosił mnie przed podjęciem decyzji, abym został skierowany do szkoły podoficerskiej, gdzieś tam poza Warszawą. I pamiętam, jak siedzieliśmy naprzeciw siebie, on mówi, szeregowy Mocha, wszystkie dokumenty są w porządku, ale muszę ci to powiedzieć, co czuję. To był major komunistyczny, wtedy jeszcze był komunizm. Jeszcze nie był rok 81. I tak patrzy na mnie i mówi, szeregowy Mocha, wszystko jest w porządku, ale nie wydaje mi się, żeby to była służba dla ciebie. I tak patrzę na niego i mówię, a czemu? A nie wiem, mówi, tak czuję. Tak ci mówię, ja nie mam problemu, jeśli ty chcesz iść na tę szkołę, to idź, ale nie wydaje mi się, żeby to była służba dla ciebie. Ja tego nie rozumiałem. Wiecie, on mnie tak, byłem taki nerwowy, tak mnie zdenerwował, że mnie nie zachęca, że mnie nie posyła, że nie jest dumny ze mnie, że ja chcę służyć ojczyźnie, chcę iść na zawodowego żołnierza, że mu powiedziałem na drugi dzień, że ja rezygnuję. Zrezygnowałem. A zrozumiałem to dopiero po moim nawróceniu. Że Bóg używał nawet królów pogańskich, aby wstawić się za swoim ludem. I odebrałem to tak. Bóg użył komunistycznego majora, żeby mnie powstrzymać. Bo ktoś się o mnie modlił. Bo ktoś wołał, że potrzebuje zbawienia, że jest inne życie. Gdybym wtopił w tym wojsku, prawdopodobnie nigdy bym nie był w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Ale Bóg ma plan dla każdego z nas. Tak jak wczoraj powiedziałem, nie jesteś tutaj z przypadku. Nie jesteś tutaj, bo cię ktoś tylko przywiózł, albo były dni skupienia, nie miałeś co robić i pojechałeś. Jesteś tutaj, bo Bóg ma dla ciebie swój plan. On cię o ciebie troszczy i On chce dać ci prawdziwą wolność. Te więzy alkoholizmu, które cię trzymają, z którymi nie możesz sobie poradzić, mogą być zerwane. Nie musisz biegać ciągle gdzieś tam do palarni, by palić, by ten mały papieros rządził twoim życiem i niszczył twoje zdrowie. Masz jedno życie, masz jedne płuca, masz jedne drogi oddechowe. Kiedy widziałem ludzi, którzy mieli raka krtani z powodu nikotyny, którzy mówili przez rurkę. To jest straszny widok. Kobieta jeszcze w młodym wieku, lat 45 czy 8, mówi, gdybym ja to wiedziała, nigdy bym tego świństwa do ust nie wzięła. I mówi przez tą rurkę, ledwo ją może zrozumieć. Tragedia. Czasami nam się wydaje, że nic nam nie jest, że jest wszystko okej. Kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem, o którego się modliłem 6 stycznia, o nim mówiłem wam wczoraj, powiedział mi, moi koledzy to są tacy cwaniacy jak ja. Mówi, piją, hulają, śmieją się, drwią wszystkiego, na coś trzeba umrzeć. Ja mam 52 lata, mówi, i umieram, jestem zdruzgotany. To nie jest tak. I tak jak lekarz mówi,
Prawdopodobnie, mówi Panie Andrzeju, większość z nich już jest blisko stanu, w którym Pan jest. Ich wątroba także już jest prawie rozleziona, jak to się mówi. A więc to nie jest takie proste. Nie cwaniakujmy. Bóg chce dać Ci wolność. Dlatego tu jesteś. Dlatego te więzy nikotyny mogą być zerwane. Dlatego na modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa może stać się cud. Dzisiaj może stać się ten cud. Pan Jezus daje prawdziwą wolność. A więc chcielibyśmy zrozumieć z tej lekcji, że Bóg wymaga od nas determinacji. Że On chce, abyśmy przyszli do Niego z pragnieniem. Gdy będziemy się modlić, chciałbym się modlić z ludźmi, którzy są zdeterminowani i którzy mają pragnienie, którzy pragną być prawdziwie wolnymi. Pragniesz tego z całego serca. Przychodzisz do Pana i mówisz: Panie, uwolnij mnie, oto wiem, że Ty masz moc nad moim nałogiem. Wtedy stanie się cud. Doświadczysz cudu. Te więzy z Ciebie spadną. To nie jest tak, że możemy sobie prowadzić życie luzackie, lajtowe, robić co chcemy, ulegać presji pożądliwości, która tkwi w nas. To wszystko ma podłoże zła, które rodzi się z grzechu, w którym żyjemy. Ale jeśli przychodzimy do Pana z naszym życiem, oddajemy Mu nasze życie, jeśli prosimy Go o zbawienie, to wraz z tym zbawieniem gwarantuje nam także uwolnienie i będziemy prawdziwie wolni. Podobnie jak ten stary niedźwiedź brunatny nie potrafił pozbyć się tej mentalności zniewolenia, tego takiego związania klatką, w której żył. Bo był bezsilny, bo to bardzo go osaczyło i wprowadziło taki stan w jego świadomość. Tak diabeł próbuje zrobić z nami, że to jest życie, które już mam, już poruszam się w tym terytorium związania i tak już prawdopodobnie musi być. Nie musi tak być. Pan Jezus daje wolność. On stoi przed nami i mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto przychodzi do mnie, każdy, kto do mnie przyjdzie, może być prawdziwie wolny. To jest Ewangelia, to jest przesłanie, to jest obietnica. W imieniu Jezusa Chrystusa będziemy po drugiej sesji się modlić. Będziemy prosić Boga o ponadnaturalną ingerencję. Jeśli przyjdziesz z otwartym sercem, jeśli powiesz: Panie, tak, pragnę, Bóg Cię nie zawiedzie. Wielu jest tych, których Bóg nie zawiódł. Bóg nie ma względu na osobę. On kocha Ciebie tak samo jak mnie. On tak samo chce dać Ci wolność, jak mi ją dał. Jak wielu z nas, którzy tutaj są, świadczą o wolności w Jezusie. Ta wolność jest dla każdego. Dla Ciebie i dla mnie. I wierzę, że Bóg nam pobłogosławi. Że to będzie wspaniały dzień. Dzień Bożego uwolnienia. A wieczorem uwieńczymy ten dzień wspaniałym nabożeństwem. Będziemy przeżywać Boga, który będzie czynił cuda, uzdrawiał chorych. Będziemy doświadczać Jego obecności. I to jest piękne życie. I Pan tu jest pośród nas.